Co roku organizujemy plener w okresie około września, października, jak tylko pogoda nam dopisuje. Więc można powiedzieć, że to już jest nasza tradycja, że jesienią wychodzimy na miasto, by malować Zabrze. W tym roku tematem jest geometria Zabrza. Staramy się dostrzec kształty i formy miasta i stworzyć z niego później taki rodzaj, moglibyśmy powiedzieć, mapy. Będziemy się inspirować amerykańskim malarstwem, głównie Hopperem i Hockneyem, czyli pójdziemy w taką zupełnie inną formę, ponieważ będą to tym razem obrazy minimalistyczne, w których forma i kolor będą uspokojone, zrównoważone i będą dążyły do harmonii. Uczniów zabrzeńskiego plastyka można było spotkać w kilku miejscach Zabrza, między innymi w Miejskim Ogrodzie Botanicznym czy przy skwerze u zbiegu ulicy Powstańców Śląskich i profesora Zbigniewa Religii. Teraz mamy znaleźć geometryczne struktury w tym mieście, w tym miejscu. Zawsze lubię te plenery, bo sobie siedzimy na świeżym powietrzu, dzisiaj jest ciepło. Świetna pogoda na dzisiejszy plener i też jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Można znaleźć takie jakieś właśnie perełki, jak ten budynek tutaj, który dużo ma fajnych płaszczyzn. W pierwszej klasie też malowaliśmy, ale bardziej na placu wolności. No i gdzie się lepiej malowało? Na razie chyba tutaj. Jest więcej kwiatów, ale też takich budynków, które kształtem pasują do tematyki. Tam była tematyka kwiatów, natury w mieście i było właśnie więcej betonu, więc trudniej było znaleźć coś geometrycznego. Zamiast się cisnąć w sali, gdzie jest jedna konkretna tematyka, po prostu mamy na przykład martwą naturę, no to musimy ją malować, a tu możemy wybrać cokolwiek chcemy.